Witam Was bardzo serdecznie, za mną dom w Szyszkowcach, ale zanim pokażę Wam efekt finalny, zobaczcie jak powstała wieś Badachowa. Znajdujemy się w Czebownisku koło Rzeszowa, gdzie właśnie stawiamy wieś Badachową. Prace właśnie trwają, dlatego zapraszam do oglądania. Jak widzicie, tutaj są palety, które właśnie pójdą na to pokrycie dachowe, na tą stronę dachu. Tak jak wspomniałem, jest to dachówka Roben Piemont Antracyt Angobowana. Zobaczcie sobie sami, jak ona pięknie wygląda, jak to jest nowoczesny akcent spłaszczonej dachówki, który świetnie komponuje się na dachu. Jeżeli chodzi o zalety dachówki ceramicznej, tak na szybko, to jest wytrzymała, mrozoodporna, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i jest świetną izolacją akustyczną. Jeżeli chodzi jeszcze o taką ciekawostkę, to dachówka ceramiczna jest wypalana w temperaturze 980 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o specyfikację dachu, to zamontowaliśmy membranę wysoko paroprzepuszczalną Parotek Gamme 160 g na metr kwadratowy. Do tego, tak jak tutaj widzicie, orynowanie PCV Bryza w kolorze grafitowym. No i do tego mamy gwiazdy naszego odcinka, czyli dachówkę Roben Piemont Antracyt Angobowaną. Do tego mamy gąsiory w kalanicy z klamrą, zakończone zaślepką początkową, jak i zaślepką końcową. No i mamy dachówki skrajne prawą i dachówkę skrajną lewą. Są jeszcze okna dachowe, są to trzy okna dachowe, które widzicie za mną. Są to trzy okna dachowe, tak jak wspomniałem, mamy trzy okna plastikowe, dwa w rozmiarze 7,8 na 140 i jeden 7,8 na 118. Dokładnie to są okna aluminiowo-tworzywowe. W standardowej wersji mamy to w kolorze białym, jednak tutaj mamy taką możliwość, że jest okleina antracytowa. Zresztą sobie sprawdźcie sami, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o okna energooszczędne Fakro, one niosą za nami wiele zalet. Na pewno jedną z tych zalet jest podwyższona odporność na wilgoć i korozję, łatwy dostęp do okna, gdzie mamy klamkę w dolnej części. Możemy sobie otworzyć okno, zamknąć. Też to jest przydatne przy ewentualnym myciu okna. Do tego mamy nawiewnik V35, który zapewnia nam tą cyrkulację powietrza, dzięki czemu mieszkańcy mają komfort i oszczędność energii. Mamy do tego kołnierze termo z dodatkową termoizolacją, które ograniczają nam powstawanie mostków termicznych i strat ciepła. No i tutaj również mamy wyłaz dachowy, jak sama nazwa wskazuje, służy nam jako wyjście na dach. Wyłaz dachowy jest szybą hartowaną, ale również dużą zaletą jest to, że doświetla nam tutaj poddasze, tak jak sami widzicie. No i co? Mamy to. Dom w Szyszkowcach uważam za zakończony. Szczerze Wam powiem, że uwielbiam ten moment, kiedy kończymy dach. Jest tak pozytywny feedback od inwestorów. Także dziękuję za zaufanie. Również podziękowania dla ekipy z Dekadach. No i co? Mam nadzieję, że Wam się miło i przyjemnie oglądało naszą realizację. Także zapraszam Was do subskrypcji. No i widzimy się na następnych nagraniach.